Zostaliśmy odcięci od świata, żalą się mieszkańcy sołectw, którzy po zmianach w kursowaniu linii samorządowej czują się wykluczeni i chcą zmian. Ponad 50 tysięcy złotych zebrały polickie lwy podczas tegorocznej biesiady charytatywnej. Pieniądze trafią do dwóch chorych dziewczynek i hospicjum w Tanowie. Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Teletydzień. Od lat proszą o zwiększenie liczby kursów linii samorządowej. Zmiany nastąpiły od lutego, niestety na gorsze. Mieszkańcy sołectw gminy Police czują się wykluczeni i są oburzeni zmianami. Tak wygląda rozkład jazdy autobusów linii samorządowej w miejscowości Drogoradz. Skromny i nieaktualny. Od 1 lutego mieszkańcy Drogoradza zostali wątpliwie uszczęśliwieni zmniejszeniem ilości połączeń. Nie możemy się wydostać z Drogoradzu. Będziemy musieli chodzić do Niemyśla 3 km, co jest bardzo uciążliwe dla matek z dziećmi, osób starszych. Powrót też będzie dość uciążliwy, ponieważ autobusy mamy dwa, które wracają z Polic po godzinie 15 i po godzinie 18, a jeżeli byśmy chcieli się dostać do Polic, musimy jechać po godzinie 6 rano. Zostaliśmy odcięci od świata, żalą się mieszkańcy Drogoradza. Tu mieszkają osoby starsze i matki z dziećmi. Nie każdy ma przecież samochód. Kiedy wyjeżdża się do miasta, to trzeba też wrócić i tu zaczynają się schody. Wcześniej mieliśmy 7.25, to żeśmy się wystarali jako sołectwo, a praktycznie to tylko jeździł 6.25, no to żeśmy się wystarali, a przeważnie jeździł 8.05, 12 z Polic wracał i za 24 też o 15.10 z Polic, to tu był za 24 i po 18. Jeszcze mieliśmy 23 tutaj przyjeżdżał autobus. Te autobusy 8, 12 zabrane. To jest to chory. Pani Magdalena zapisała swoje dziecko na ferie zimowe. Po wprowadzeniu zmian w kursowaniu LS-ki musiała zrezygnować z zajęć. Wycofałam się, no bo nie ma sensu, bo się nie zostanie tam. No, dziecko no nie będzie miała tych warsztatów. Ona lubi na przykład takie, lubi takie plastyczne rzeczy, no, ceramika, ona to bardzo lubi. No, no nie może iść, bo nie będzie, tak? No bo jak może się dostać, jak skoro tutaj autobusów nie ma? Utrudnieni nam, no niestety. W Drogoradzu nie ma sklepu. Mieszkańcy jeżdżąc po zakupy na przykład o 6.30 rano muszą wracać 3 km do domu pieszo, chyba że ze stoickim spokojem poczekają na autobus do godziny 15. Na przykład ja dzisiaj musiałam jechać w 6:30, o 12:00 co wracałam tu od lekarza, musiałam przyjść na pieszo w taką pogodę. No nie tylko ja, bo wszyscy. O 8:00 autobus, który jeździł tu, jechało się do lekarza, wyniki robiło, małe zakupy i wracało do domku. W tej chwili nie mamy możliwości. Ja wracam, mówię, pracuję na nocki. Wracałam autobusem tym o 8:00 na Drogoradz. Teraz muszę z Niemyśla z zakupami i te 3 km drałować. Także no nie wiem, jak to sobie burmistrz wyobraża. Mówię, bez sklepu, bez niczego. Z podobnym problemem borykają się mieszkańcy innej miejscowości, Tatyni. Tu również autobus do tej pory zajeżdżał okazjonalnie. Podobnie jak w Drogoradzu, sołtysi różnej kadencji wnioskowali o zwiększenie częstotliwości kursów bezskutecznie. Zmiany nastąpiły od lutego, ale na gorsze. Nie podobają się absolutnie. Bardzo, bardzo nam nie pasuje teraz. Najlepsze są zabrane. Wiem, że pani sołtys chodziła. Podpisywaliśmy się, naszą niezgodę, nasze weto. Zastanówcie się, wy sobie grzejecie ciepłe ciałka w biurze, przy biureczku i nic was nie obchodzi, tylko tabliczki i do widzenia. Nie zgadzamy się, proszę w tej chwili i jak najszybciej cofnąć to, co żeście wymyślili. Problem z komunikacją w Tatyni trwa od dawna, a wszystkie wprowadzane zmiany w kursowaniu LS zawsze odbijają się tu czkawką. Niektóre połączenia realizowane są z przesiadką w Jasienicy. Autobusy są źle skomunikowane, między innymi na niekorzyść uczniów, którzy uczęszczają do szkoły w Jasienicy. Autobus, który był skomunikowany ze szkołą, gdzie dzieci mogły wcześniej wrócić autobusem 13.47 z Jasienicy Pętli jest przesunięty. Dzieci w szkole mają 5 minut dłużej lekcje
i niestety nikt ich nie puści ze szkoły, z lekcji wcześniej na ten autobus. W konsekwencji tego dzieci godzinę dłużej przebywają w szkole, oczekując kolejnego połączenia. Przed zmianami tego problemu nie było. Z nowego rozkładu nie są zadowoleni mieszkańcy wszystkich sołectw. W tej sprawie sołtysi złożyli pismo do gminy o powrót tego, co było, i płatne przejazdy linią samorządową dla osób dorosłych. Wiadomo, że jak coś jest za darmo, to nikt tego nie szanuje, to jest po pierwsze. A po drugie, kierowcy, którzy się nagminnie spóźniają i mieszkańcy słyszą tekst, że macie to za darmo, to cieszcie się, że w ogóle przyjechaliśmy. No niestety, ale przykro mi bardzo, na takie coś się nie będziemy zgadzać. To są ludzie, trzeba się szanować i nie możemy dopuścić do takich sytuacji. Dlatego bardzo chcemy i wnioskujemy, żeby gmina Police rozwiązała to w najbardziej korzystny sposób. Oczywiście dla nas, dla mieszkańców. Mieszkańcy wsi są gotowi ponosić opłaty za przejazdy. Przede wszystkim nie chcą czuć się wykluczeni. Czemu nie są wprowadzone ogólne bilety, ogólnodostępne, które można kupić w kiosku? I wtedy, myślę, nie byłoby problemu i nie trzeba by było zatrudniać dodatkowych osób, które by te bilety w autobusach sprzedawały. Po pierwsze, a po drugie są też przecież biletomaty, które można zamontować w autobusie. Więc ja myślę, że rozwiązań jest dużo i w tej chwili tylko wszystko jest zależne od tego, jak to SPPK i gmina Police rozwiąże. Zastępca burmistrza tłumaczy, że zmiany to efekt cięć w budżecie, który w tym roku został pomniejszony. Szukanie oszczędności dotknęło też komunikację. Mieliśmy do wyboru dwie opcje, wie pani. Albo konsultować to i odłożyć to w czasie, ale odłożenie w czasie wiązałoby się z tym, ponieważ pieniądze i tak byłyby takie same, w związku z czym ta korekta byłaby wtedy jeszcze bardziej gwałtowna. Lub też wprowadzić jakieś zmiany i poczekać na reakcję mieszkańców. Na reakcję długo nie trzeba było czekać. Gmina pochyla się nad wnioskiem sołtysów, ale nie potrafi jeszcze podać dokładnego terminu rozwiązania problemu. Mimo złożonego pisma czeka na sygnały mieszkańców. Oczekujemy jakichś konkretnych sygnałów, na przykład typu, że dobrze by było, żeby jeszcze jakiś jeden kurs został wprowadzony, bo on jest dla nas taki najważniejszy. I wtedy będziemy się zastanawiać na przykład, no, w którym miejscu, gdzie ociąć, a ten kurs wprowadzić. Ale to chcielibyśmy, żeby to były już konkretne propozycje. Analizując sytuację mieszkańców wsi, trudno nie odnieść wrażenia, że w tym wszystkim zagubił się gdzieś jednak czynnik ludzki. Mieszkańcy skarżą się, że ten ruch cofnął ich o 20 lat. W tej sytuacji pozostaje tylko zachować dystans. Może w tym kontekście ludzie mieszkający na wsi powinni poruszać się konno. Podczas biesiady charytatywnej Polickie Lwy zebrały ponad 50 tysięcy złotych. Pieniądze jeszcze wpływają, trwa ich liczenie. Za kilka dni zostaną rozdzielone na rzecz potrzebujących. 31 stycznia w Polickim Hotelu odbyła się 9. biesiada charytatywna, w której wzięło udział blisko 260 osób z Polic, Szczecina, Gorzowa i innych miast. W tym roku zbierano pieniądze na troje beneficjentów. Gramy po raz 9. W tym roku na naszym balu zbieramy pieniądze na rehabilitację Zuzię, na rekonstrukcję twarzy Mai i na hospicjum Królowej Apostołów Polskich w Tanowie. Uczestnicy brali udział w aukcjach i oddawali gadżety na kolejne licytacje prowadzone przez Jannę Cocek-Witaszek i Piotra Kołackiego. Licytacje przebiegają sprawnie. Myślę, że każdy naprawdę jest bardzo zadowolony i myślę, że przyjdzie za rok ponownie na nasz bal. Na balu licytowano obrazy, vouchery, zestawy kosmetyków, lustra, biżuterię, a także gadżety sportowe. Zaprzyjaźnionych właśnie stalowców z Gorzowa. 3 kosze z przetworami ekologicznymi, trunkami i kosmetykami przygotowanymi przez Edytę Mazgiejko sprzedano łącznie za kwotę 5700 zł. Były to najdroższe licytowane rzeczy. Tu jest pas 1600. Członkowie Klubu Lionsów od 30 lat organizują zbiórki i akcje na rzecz stowarzyszeń i indywidualnych osób. Robią to dzięki wsparciu sponsorów, darczyńców i przyjaciół. Wspiera nas oczywiście w tym gmina bardzo mocno. Dziękujemy panu burmistrzowi przede wszystkim za wsparcie. Wspierają nas również przedsiębiorcy, policcy i okoliczni z powiatu polickiego. Za to też im bardzo dziękujemy. No i oczywiście społeczność policka, która jest tutaj też bardzo ważna i która też chce pomagać. Oprócz licytacji, udanej zabawy i smacznej kuchni przygotowano również niespodzianki. Pokaz tańca w wykonaniu Katarzyny Florczuk i Arkadiusza Kuzierowicza połączono z pierwszą lekcją dla gości. Ciepło przyjęto również występ utalentowanej 11-letniej Neli Mazgiejko, laureatki wielu festiwali i przeglądów wojewódzkich i ogólnopolskich.
Lions Club Police to jeden z najstarszych klubów w Polsce. Jego działalność policzanie dobrze znają. Członkowie stowarzyszenia wielokrotnie wspomagali osoby skromnie uposażone paczkami świątecznymi, pomagali chorym i niepełnosprawnym. Podczas poprzednich biesiad zbierali środki m.in. na okna dla Hospicjum Królowej Apostołów, zakup aut dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie czy leczenie dzieci. Zbieramy na chore dzieci i dlatego zawsze to jest szczytny cel i zawsze jak ludzie mogą się podzielić swoim majątkiem z innymi, to jest właśnie zawsze na plus. W czasie balu zebrano ponad 50 tysięcy złotych. Ostateczną kwotę poznamy w przyszłym tygodniu. 12 lutego 2021 roku odbędzie się następny bal. Zbliżają się ferie zimowe, które potrwają od 10 do 23 lutego. Zamiast spędzać czas wolny od szkoły przed komputerem lub smartfonem, można skorzystać z atrakcji, które odbędą się w mieście. Zajęcia dla dzieci i młodzieży tradycyjnie przygotował Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w sali kinowej wyświetlane będą filmy i bajki. Wcześniej o godzinie 10 odbywać się będą warsztaty o różnej tematyce, na które obowiązują zapisy. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście w recepcji. Przygotowaliśmy szereg różnych warsztatów, gdzie aktywnie, kreatywnie będzie można spędzić kilka godzin właśnie tutaj w naszym ośrodku. Zapraszamy na warsztaty z tańca współczesnego, z fotografii otworkowej. Bardzo szczególnie polecam warsztaty reporterskie. Specjalnie z Warszawy przyjadą dwie panie reporterki z Polskiego Radia, pani Hanna Bogoryja Zakrzewska, i będą prowadziły właśnie reporterskie warsztaty z prawdziwym dziennikarskim warsztatem w Policach, więc zapraszam szczególnie serdecznie. Warsztaty ceramiczne, handmade'u, warsztaty cyrkowe. Myślę, że bardzo atrakcyjne będą warsztaty z programowania robotów, tak zwana Akademia STEAM. Ofertę przygotowała również biblioteka przy ulicy Wojska Polskiego w Policach. W tym roku oddział dla dzieci zaprasza na antyczną przygodę. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika. W czasie ferii przeniesiemy się do starożytnego Rzymu, do starożytnego Egiptu, do starożytnej Grecji. Poznamy na wesoło mity Grzegorza Kazdepkę. Będziemy wykonywać prace plastyczne. Wykonamy wazę grecką na wzór tej sprzed 1000 lat. Będzie kodowanie na dywanie. To jest taka nowa forma zabawy z dziećmi, która rozwija kreatywne i logiczne myślenie. Zajęcia dla dzieci przygotowują również rady osiedli. Szóstka stawia na zajęcia na świeżym powietrzu. Jesteśmy, jakby to powiedzieć, już w trakcie pewnych rzeczy, załatwiania pewnych spotkań, czy to z Uniwersytetem Szczecińskim, gdzie dzieci na Wydział Technologii i Żywienia mamy już tam jakby wejście. Mamy przygotowane już rozmowy, są z nadleśnictwem do Trzebieży, dzieci do Szczecina, wycieczki do lasu, gry tutaj w świetlicy. Pani Kasia przygotowuje konkursy kulinarne. Rada Osiedla nr 2 oferuje swoim podopiecznym zajęcia świetlicowe w godzinach od 10 do 13. 20 dzieci wyjeżdżają do Marianowa, do chlebowego domu. Tam będą miały warsztaty, będą piekły różne przetwory z mąki i później to, co upieką, zabiorą sobie do domu, będą miały zapakowane. W ramach akcji Ferie bez nudy 2020 dzieci z placówek oświatowych gminy Police będą mogły bezpłatnie korzystać z lodowiska przy zespole szkół. Za darmo będzie można też wypożyczać łyżwy. Obiekt będzie czynny codziennie od 10.30 do 21.00. Warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej. W czasie ferii najmłodsi powinni pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, szczególnie gdy zostają sami w domu. Uprzedźmy dzieci, aby nie otwierały drzwi nieznajomym. Nigdy nie wiemy też, kto po tej drugiej stronie drzwi się znajduje. Może mówić ta osoba, że jest osobą znajomą rodziców, że to sąsiad, że chce o coś zapytać. Nie wierzmy, bo nie wiemy, czy ta osoba nie chce nam zrobić krzywdy. Więc upominajmy dzieci, cały czas o tym mówmy, rozmawiajmy z dziećmi. Tak samo w sytuacji, gdy dzieci wychodzą na zewnątrz i też pod naszą nieobecność,
mówmy, gdyby coś działo się złego, prośmy o telefon. Niech nam mówią, gdzie idą, z kim wychodzą, o jakiej porze wrócą. Jak najwięcej informacji zbierajmy, gdzie i w jaki sposób nasze dzieci spędzają czas. Policja przypomina, że z odpowiednim wyprzedzeniem można zgłaszać kontrolę stanu technicznego autokarów wiozących dzieci na ferie. Planując wyjazd, sami powinniśmy pamiętać, by samochód, którym wybieramy się w podróż, był sprawny i gwarantował bezpieczeństwo. Jeżeli sami się wybieramy na urlop, również przygotujmy ten pojazd do dłuższej podróży, sprawdźmy stan techniczny, oświetlenie, hamulce, aby wszystko było sprawne. Uczulamy również nie tylko tutaj kierujących, ale również niechronionych uczestników ruchu, rowerzystów i pieszych, aby również przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Korzystajmy z odblasków nie tylko w obszarze, poza obszarem zabudowanym, ale również właśnie w obszarze zabudowanym. Bo jak wiemy, jest wiele miejsc niedoświetlonych, a jeden taki odblask naprawdę bardzo znacznie poprawia naszą widoczność. Okres ferii to czas wzmożonych kontroli policyjnych. Funkcjonariusze oprócz stanu technicznego pojazdów szczególną uwagę zwrócą na prędkość, trzeźwość kierujących i bezpieczeństwo dzieci w czasie podróży. Wymiana książek i płyt zalegających w domach oraz wspólne wędkowanie to nowe pomysły członków Rady Osiedla nr 6 w Policach. Członkowie Rady Osiedlowej nr 6 w Policach wpadli na pomysł zorganizowania kącika z płytami winylowymi i CD, zachęcając posiadaczy tych rzeczy do podzielenia się z innymi. My jako Rada Osiedla zwrócimy się do mieszkańców policji i do mieszkańców powiatu i ci państwo, którzy mają te płyty winylowe, do naszej Rady by te płyty tutaj przynieśli. My byśmy te płyty posegregowali i myślę, żeby była to fajna sprawa, bo przychodząc tu do Rady, ja mówię o mieszkańcach, posłuchamy muzyki z płyt winylowych. No i jeżeli będzie to duże zainteresowanie, to przygotujemy się na jakby urządzenie naszego kiermaszu. Kolejnym pomysłem Rady jest akcja Uwolnij Książkę. To pomysł godny naśladowania, szczególnie w dobie słabego czytelnictwa, o czym w Polsce mówi się od lat. My byśmy chcieli jako Rada Osiedla otworzyć taki kącik wymiany książek tutaj u nas w Radzie. Ci państwo, którzy macie zbędne książki, bardzo chętnie my jako Rada przyjmiemy tutaj do swojej Rady i by nastąpiła wymiana, byście państwo przychodzili do nas do Rady, czytali, mamy piękną Radę, kawa, herbatka, czytelnie byśmy to zrobili. Przy Radzie Osiedla nr 6 powstała sekcja wędkarska, do której mogą przystąpić dzieci i dorośli. Taka forma spędzania wolnego czasu ma skłonić mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jakby dzieci oderwać od tych komórek, komputerów, a mamy tutaj instruktora w Radzie naszej osiedla, jest instruktor, który ma wszelkie uprawnienia do prowadzenia takiej sekcji. Chcemy uczestniczyć w zawodach wędkarskich, wyjazdy na turnieje. Wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie tych dzieciaczków. Członkowie Rady Osiedlowej nr 6 są pełni pomysłów, które chcieliby realizować. Osoby zainteresowane działalnością społeczną są tu mile widziane. Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 9 przy Zespole Szkół w Policach, zwycięzcą Igrzysk Dzieci w piłkę siatkową. Młodzi zawodnicy pokonali swoich rywali we wszystkich kategoriach dziewcząt i chłopców. Igrzyska odbyły się 4 lutego w hali sportowej szkoły podstawowej nr 8. Rywalizowały 4 szkoły, 1, 3, 8 i 9. Każdą szkołę reprezentowały 4 czwórki uczniów 5 i 6 klas. Od samego początku przewagę miała Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która na co dzień szkoli młodych adeptów piłki siatkowej. Dziewiątka wygrała prawie wszystkie mecze. Tylko jeden przegrała, jednak to nie przeszkodziło w drodze po zwycięstwo. Nie zabrakło popularnych piątek i radości po efektownym zablokowaniu przeciwnika. Siatkówka to sport zespołowy, wymaga współpracy między zawodnikami. To sport, w którym jeden siatkarz niczego nie osiągnie. By zdobywać punkty i wygrywać, potrzebny jest kolektyw. Gra w siatkówkę to nauka współpracy i budowania pozytywnych relacji.
W Policach oczywiście jest tradycja piłki siatkowej, mamy fajne ośrodki szkoleniowe, widać to po poziomie, w szczególności u dziewcząt, widać, że ten poziom jest dość wysoki. Chłopcy oczywiście również dorównują, czego się bardzo cieszymy, ale chcielibyśmy przypomnieć, że najważniejszą rzeczą jest wspólna zabawa, to, że spotykamy się razem, preferujemy i promujemy sport, to jest najważniejsze, a w szczególności w szkołach. Po rozegraniu wszystkich meczy przyszedł czas na nagrodzenie najlepszych drużyn. W kategorii dziewcząt i chłopców zwyciężyła szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 9 przy Zespole Szkół w Policach. Miejsce drugie zajęła ósemka. Organizatorem i fundatorem nagród był Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach. Zawodnicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego będą reprezentować gminę i powiat podczas zawodów na szczeblu regionalnym. A ja zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.